Bywa tak, że czasami jesteśmy zapraszani na czyjeś 18 urodziny. Zapewne nie jest dla Was tajemnicą to, że najbardziej rekomendowanym prezentem dla solenizanta lub solenizantki będzie koperta z pieniędzmi. I tutaj pojawia się pytanie, które zadaje sobie wiele osób, a mianowicie ile daje się na 18 urodziny? Zanim jednak odpowiem na to pytanie, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Pamiętaj także, aby kliknąć dzwoneczek i zostawić coś po sobie w postaci polubienia lub komentarza. A teraz przejdźmy już do tematu przewodniego tego nagrania. Zacznijmy zatem od dalszej rodziny. W tym przypadku suma pieniędzy, jaka jest wkładana do koperty, oscyluje w wysokości od 50 do 200 zł. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku dziadków, którzy chcą przeważnie rozpieścić swoich wnuków i wnuczki, więc specjalnie na tą uroczystość przeznaczają od 200 do 500 zł. Sprawdźmy jeszcze, jak sprawa wygląda w przypadku chrzestnych. Tutaj suma jest o wiele wyższa, ponieważ chrzestni dają przeważnie od 500 do 1000 zł na tę okazję. Jeżeli chodzi o rodziców, to już nie będę ich tutaj wymieniał, ponieważ jest to sytuacja względna, ale przyjrzyjmy się jeszcze, jak to wygląda w przypadku kolegów i koleżanek. W tym przypadku generalnie rezygnuje się z koperty z pieniędzmi na rzecz zwyczajnych prezentów. Młodzi ludzie organizują prezenty w grupkach, przeważnie mając na celu podarowanie jakiegoś bardziej konkretnego prezentu. No i tutaj w zależności od liczby osób, która zrzuca się na prezent, wybór może padać na różne produkty, tak jak na przykład sprzęt elektroniczny, kosmetyki, biżuteria czy zegarki. Możliwości tutaj jest naprawdę sporo, no i wiele już w tym przypadku zależy od zainteresowań samej solenizantki lub solenizanta. Na samym końcu warto jeszcze wspomnieć o rodzeństwie. Osoby tak jak brat lub siostra nie powinny dawać w kopercie mniej niż 500 zł. Pamiętajcie, że są to wyłącznie sumy orientacyjne, jak i również o tym, że pieniądze to nie wszystko, a najbardziej liczy się właśnie dobry gest i możliwość świętowania tego wyjątkowego dnia we wspólnym gronie.